Inteligentne miasto to takie, które wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne do zwiększenia interaktywności i wydajności miejskiej infrastruktury. Taki plan ma suwalski samorząd. Chcemy wdrożyć taką aplikację, taki program, gdzie będzie można obiekty sportowe, przyszkolne sobie zarezerwować, zabukować z internetu, ze smartfona i zapłacić nawet za wynajem hali sportowej w jednej czy drugiej szkole. Wdrożenie zaplanowano na wrzesień bieżącego roku. To też jest odpowiedź na sygnał, który płynął z sesji Rady Miejskiej, żeby w jakiś tam sposób przechodzić w tą przestrzeń cyfrową, nieanalogowo. Oczywiście nie wszystko będzie można, ale eksperymentujemy i chcemy tego typu nowości wdrażać wraz z nowym rokiem szkolnym w naszych szkołach.